Binance wkrótce rozpocznie największy sezon altcoinów w historii. Ogłosili, że będą wystawiać projekty o niskiej i średniej kapitalizacji, co powinno wywołać paraboliczne wzrosty na tych mniejszych projektach. Jak możemy przeczytać, Binance przyjmuje inicjatywę w angażowaniu małych i średnich projektów. Chcielibyśmy zaprosić wysokiej jakości zespoły i projekty do ubiegania się o udział w naszych programach aukcji, w listach pośrednich, launch poolach, megadropach i innych. To ogromnie dobra informacja dla wszystkich projektów, a szczególnie memcoinów, bo rynek monet memowych wynosi obecnie ponad 60 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 8 miliardów w porównaniu z zeszłym tygodniem. Prawdopodobnie dobrze jest zmaksymalizować zawartość memów w naszym portfolio. W sieci pojawił się fragment rozmowy z CNBC, w którym dyskutują zatwierdzenie ETF-ów. Ale co ciekawe, dyskutują o ETF-ach na Solanie. So I don't know if the Ethereum ETF gets approved today, you know, next week or the week after. It will get approved at some point in time, but also the trade now is who's next. I mean, I think you've got to think about Solana as probably the next one, right? I mean, Bitcoin, Ethereum and Solana are probably the big three for this cycle. Jeszcze kolejnym świetnym argumentem za tym, że Solana się będzie rozwijać, jest fakt, że przebiła Ethereum pod względem zainteresowania w Google Trends. Czy to znak, że czeka nas rewolucja? Internet obiegła również informacja o tym, że entuzjastką Solany jest Taylor Swift. Oczywiście nie twierdzę, że nie jest to sprawka AI, ale kto wie, może możliwe, że Taylor ma dobry gust. Dodatkowo atmosferę podgrzał sam Donald Trump, który mocno szuka sojuszników wśród entuzjastów krypto i udostępnił możliwość zbierania funduszy również za pomocą Solany. Tokeny związane z wyborami w USA mają się wciąż świetnie i wszystko wskazuje na to, że kryptowaluciarze po prostu wierzą w wygraną Trumpa. W narrację pro-trumpowską i pro-solanową wpisuje się doskonale Solana, do której link znajdziecie w opisie filmu. Ta przedsprzedaż zebrała już ponad 2,5 miliona dolarów, a jej tematem przewodnim jest właśnie amerykański patriotyzm, zwany MAGA, czyli Make America Great Again. Sam token MAGA też świetnie sobie radzi na rynkach, wciąż rosnąc, osiągając market cap w wysokości ponad 400 milionów dolarów, pozostawiając daleko w tyle tokena związanego z Joe Bidenem, którego wartość spadła w ostatnim miesiącu aż 50%, pozostawiając market cap w wysokości raptem niecałe 200 milionów. To oczywiście wciąż niesamowicie dużo jak na memcoina. A więc przy okazji pompki na Solanie, no i szału na monety związane z wyborami, Solana może zawojować rynki po ogłoszeniu listingu. Solana to zabawna, oczywiście według mnie, i kulturowo rezonująca moneta memowa, inspirowana patriotyczną, otyłą, amerykańską fotą wieśniaka, która przypominać ma postać z South Parku. I tak jak on i wielu degenów na rynku, chce ona wzbogacić się siedząc po prostu w swoim pokoju przed komputerem. Jeżeli jest to coś, co brzmi jak twój plan na wzbogacenie się, możliwe, że Solana może spełnić twoje marzenia. Solana to przedsprzedaż, która działa w modelu ze stałą ceną, sprzedając tokeny po 0,022 dolara za sztukę. Inwestorzy mogą kupić SIL za pomocą Solany, Ethereum, USDT czy po prostu waluty fiducjarnej za pomocą karty bankowej. Oczywiście możecie przyjrzeć się temu projektowi i wszystkim informacjom na jego temat na ich stronie, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Ale jednak dziwaczna koncepcja Solany i jej gra z amerykańską kulturą uderzyła w społeczność kryptowalut, wyraźnie zwiększając zainteresowanie, no i oczywiście inwestycje. Bo sukces poprzednich monet memowych na Solanie, takich jak Slotana czy Book of Mem, które podobnie jak Solana zbierały inwestorów przez sprzedaży, stanowi obiecujący precedens dla Solany. No i oczywiście Solana stała się solidną platformą dla monet memowych dzięki swojej stabilności, wydajności, no i niskim kosztom transakcji. Pamiętajmy, że Solana w ciągu roku urosła 7-krotnie i wszystko wskazuje na to, że celuje w 200 dolarów, jeszcze w tym miesiącu. A więc interesowanie się teraz monetami memowymi opartymi na Solanie może okazać się korzystne, ale oczywiście to nie jest porada finansowa i po prostu róbcie własne badania. A więc już dziś dowiemy się, czy ETH, czy ETF na Ethereum zostanie zaakceptowany. No i co? Czekamy na ETF na Solanie?